Profesor Simona Kossak, biolog z wykształcenia, leśnik z zamiłowania. Urodziła się w Krakowie w znanej artystycznej rodzinie. Córka Jerzego, wnuczka Wojciecha i prawnuczka Juliusza, trzech malarzy batalistów rozmiłowanych w koniach, ojczystym krajobrazie i polskiej historii. Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością psychologa zwierząt. Kolejne stopnie naukowe od doktora po profesora zwyczajnego otrzymała w dziedzinie nauk leśnych. Od 30 lat mieszka w Białowieży. Pracuje na stanowisku kierownika w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie bada zachowania dziko żyjących ssaków leśnych oraz ich ekologiczne relacje ze środowiskiem. Od szeregu lat metodami naukowymi inwentaryzuje liczebność oraz skład populacji ssaków łownych i chronionych, przez co aktywnie pomaga leśnikom w racjonalnym zarządzaniu zwierzostanem i ochronie gatunków rzadkich. Profesor Simona Kossak jest autorką wielu publikacji naukowych i kilkuset artykułów dotyczących ochrony przyrody. W 1995 roku ukazała się jej książka Opowiadania o roślinach i zwierzętach, a w 2001 roku Saga Puszczy Białowieskiej. Od kilku lat profesor Simona Kossak kręci filmy przyrodnicze i zdobywa nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Słuchacze radiowi znają ją z autorskich gawęd. Za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej w tych audycjach Radio Gdańsk uhonorowało Simonę Kossak statuetką Osobowość Roku. Jaka jest prywatnie profesor Simona Kossak? O tym opowie ona sama. W Krakowie, w ogrodzie, z całym bagażem dobrego wychowania i dyscypliny, a równocześnie z ciepłotą domu rodzinnego, umiłowaniem przyrody, zwierząt, pięknych sztuk. Typowe dzieciństwo w dużym mieście, ale w wielkim ogrodzie i w rodzinie nietypowej. Czy dzieciństwo, czy rodzina to jest to samo? Nie wyprę się nazwisko Kossak. I jak mam najkrócej mówić, to mówię córka, wnuczka i prawnuczka. I to już załatwia sprawę. Juliusz, Wojciech, Jerzy, ciocia, samozwaniec i Pawlikowska Jasnorzewska i cioteczna babka, stryjeczna babka Kosek-Szczucka. Wsio. Cała reszta jest jasna. Było kilka opcji, jakim zawodem się wtrudnić przez całe życie. Był teatr, była historia sztuki i była biologia, która cały czas siedziała za kołnierzem, ale tam były przedmioty ścisłe, to się bałam. Uciekałam, w końcu zmądrzałam, skończyłam biologię, a potem to już się samo ułożyło, że to będzie nauka, bo to mogło być ogród zoologiczny, to mogłyby być różne inne warianty. Się okazało, że Białowieża, las, zwierzęta i praca naukowa tutaj to było to, co można było się rozwijać. Nie mam żadnego życiowego credo. Zastanawiałam się nad wzorem i autorytetem i to są zawsze ludzie, którzy czegoś gorąco w życiu pragnęli i to realizowali ku dobru. W sztuce, w nauce, w ochronie przyrody, w kontaktach międzyludzkich. Nie jeden człowiek, nie jeden bohater. Ludzie, którzy coś z pasją chcieli dobrego robić. To są moje autorytety. Trenuję zen i tam nie ma czegoś takiego jak taki bilans. Tym bardziej, że sukces w zrozumieniu zwykłego człowieka może być totalną porażką z punktu widzenia całego życia. Bo się wygra 1 000 000 złotych w totolotka i następnego dnia przyjdzie złodziej i zabije. Sukcesem był wygrana i na złe wyszła. Nie odgrywa u mnie w życiu porażka żadnego znaczenia, ponieważ to jest droga. Ja jestem na drodze. Raz się udaje, raz się nie udaje. Ważna jest droga, posuwanie się do przodu. Jeżeli jestem wolna od obowiązków służbowych, no to sobie kręcę filmy, to sobie żyję, czytam, sprzątam, piorę, siedzę, słucham ptaszków albo na syrindze, co oczywiście nie gram, ale był taki moment, że sobie próbowałam się nauczyć. Coś sobie zawsze znajduję i to jest w czasie wolnym od pracy. Bo tak, że miała czas absolutnie wolny, to go nie mam i nie chcę go mieć. No z tym jest problem, bo jestem niejadek od urodzenia i winogrona rosły z makaronem, a tak to prosta pasza, nie tłusta, nie słona i w maleńkich ilościach to jest to, co mnie utrzymuje przy życiu. W tej chwili tu jest takie chińskie powiedzenie, że centrum świata jest tam, gdzie dany człowiek w danym momencie stoi. I to jest moje centrum.
a za chwilę pojadę do lasu i tam będzie moje centrum. Sądzę, że gdybym teraz zaczynała, to w dzisiejszych realiach mogłabym być zupełnie kimś innym. Natomiast w tamtych realiach, czego bym nie zrobiła, to bym wylądowała tu i teraz, czyli w tym zakładzie pracy, na tym stanowisku w Białowieży, w lesie, ze zwierzętami. Jakbym się nie wykręcała, to pewnie by tak samo się droga powtórzyła. Właśnie, nie marzę. Ja co najmniej robię plany. Uważam, że marzenie łączy się z brakiem wiary we własne siły. Coś sobie marzę i nie robię nic, żeby się coś zmieniło. Jestem w mieście, marzę mieszkać na wsi. Natomiast człowiek, który chciałby mieszkać na wsi, to nie marzy, tylko planuje. Żeby mieszkać na wsi, muszę zrobić to, to i to i to. I to się dzieje. Wcześniej czy później. Chcieć, to móc. W związku z czym ja nie mam marzeń, ale mam różne plany.